Hej, cześć, no i siema. Ja jestem Corentin i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony moim przewidywaniom na rok 2021. Mam przed sobą tutaj kilkanaście pytań, które będzie podzielone na kilka segmentów. Będą pytania dotyczące kwalifikacji, wyścigu, klasyfikacji kierowców i konstruktorów oraz tego, kto pożegna się po tym sezonie. Z góry przepraszam za moje jakieś niedociągnięcie, ale to jest pierwszy tego typu odcinek na kanale. Jeżeli jednak ten format Wam się spodoba, to napiszcie śmiało w komentarzach. Zostawcie również po sobie łapkę w górę. Natomiast jeżeli chcecie być z moimi materiałami na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwonek. A teraz zapraszam do oglądania. Najpierw pytania dotyczące kwalifikacji. Pierwsze. Kto wygra kwalifikacje poza Lewisem Hamiltonem, Valtteri Bottasem i Maxem Verstappenem? W zeszłym roku był to tylko jeden kierowca. Był nim oczywiście Lance Stroll, który wygrał kwalifikacje do Grand Prix Turcji. W tym roku moim zdaniem szansę ma na to aż dwóch kierowców. Pierwszym z nich jest Sergio Perez, który przeniósł się do Red Bulla. Gdzie ma na to szansę? Moim zdaniem w Baku. Tam Meksykanin zawsze radził sobie dobrze, stawał na podium zarówno w 2016, jak i w 2018 i myślę, że w kwalifikacjach również może sobie poradzić. Drugim kierowcą, który ma szansę wygrać kwalifikacje spoza wyżej wymienionej trójki, jest Daniel Ricciardo. Australijczyk, podobnie jak Perez, zmienił zespół. Przeniósł się do McLarena. Daniel ma moim zdaniem tylko jedną szansę, a mianowicie podczas Grand Prix Monaco, gdzie zawsze był mocny. W 2016 i w 2018 startował w Monaco z pierwszej pozycji startowej. Także odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: Sergio Perez i Daniel Ricciardo. Drugie pytanie. Ile razy Sergio Perez pokona Maxa Verstappena w kwalifikacjach? W zeszłym sezonie Max Verstappen wygrał wszystkie sesje kwalifikacyjne z Alexem Albonem. Niemniej jednak Sergio Perez jest dużo lepszy od Taya. Trzeba jednak pamiętać, że Sergio nigdy nie wygrał sesji kwalifikacyjnej, a Max Verstappen zawsze był mocny w kwalifikacjach. Moim zdaniem Perez go tak pokona z 3-4 razy, ale nawet jeśli pokona go w niedużej ilości, to spisze się świetnie w Red Bullu. Ja wierzę w Pereza i wierzę w to, że będzie spisywał się dużo, dużo lepiej niż w zeszłym roku Alex Albon. Także odpowiedź na drugie pytanie brzmi 4 razy. Trzecie pytanie. Czy George Russell wygra wszystkie kwalifikacje z Nicolasem Latifim? Ja uważam, że tak i co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Od wejścia do Formuły 1 George Russell tylko raz przegrał kwalifikacje. Miało to miejsce podczas Grand Prix Sakiru, gdzie przegrał o 26 tysięcy bodajże z Valtterim Bottasem. Trzeba też pamiętać, że Russell ma furę szczęścia, bo w 2019 roku jego kolegą zespołowym był powracający po 8-letniej przerwie Robert Kubica, a teraz jest to Nicolas Latifi, który moim zdaniem jest jednym z najgorszych kierowców w historii ery hybrydowej Formuły 1. Także odpowiedź na trzecie pytanie brzmi zdecydowanie tak. Czwarte pytanie. Ile razy kwalifikacje odbędą się w deszczu? W zeszłym roku odbyły się dwa razy. Podczas Grand Prix Styrii i Grand Prix Turcji. I to jest pytanie, na które bardzo ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi, natomiast ja uważam, że tylko jeden raz i strzelam totalnie losowo w Wielką Brytanię. Także odpowiedź na czwarte pytanie brzmi jeden raz. Pytania dotyczące wyścigów. Pierwsze. Czy kalendarz pierwotny utrzyma się? Na jednej z grupek na Messengerze typowałem zwycięzców kwalifikacji i zwycięzców wyścigów. Inni grupowicze pisali, że niektóre wyścigi się nie odbędą. Jedni stawiali na Brazylię, jeszcze inni na Holandię, na Japonię. Ja natomiast nie wierzyłem do tej pory tylko w jeden wyścig, a mianowicie Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Tam do jakiegoś czasu nic się nie działo. Do pewnego momentu, bowiem w czwartek podano nowy układ toru w Arabii Saudyjskiej. I ta informacja o układzie toru w Arabii Saudyjskiej spowodowała, że wierzę w to, że wszystkie wyścigi w tym roku się odbędą. Także odpowiedź na pytanie, czy kalendarz pierwotny utrzyma się, brzmi tak. Drugie pytanie. Ile będzie deszczowych wyścigów i ile zostanie przerwanych czerwoną flagą? W zeszłym roku było bodajże dwa deszczowe wyścigi. W Turcji
i bodajże na Węgrzech, chociaż Hasy startowały z pitlane na slickach. Zaś jeśli chodzi o czerwone flagi, to były to tak. Włochy, gdzie Leclerc się rozwalił na bandzie, Mugello, gdzie były dwie czerwone flagi, oraz Bahrain, gdzie Romain Grosjean zrobił to, co zrobił. Ja uważam, że wyścigu przerwanych czerwoną flagą będzie dwa. I ja stawiałbym na tory uliczne typu Monako, Azerbejdżan czy Arabia Saudyjska, która ma być torem ulicznym. Co do wyścigów deszczowych, tu jest sprawa losowa. Moim zdaniem będzie to też dwa wyścigi. I tutaj ciężko mi powiedzieć, stawiam na Belgię i Włochy. Także odpowiedź na pytanie, ile będzie deszczowych wyścigów i ile zostanie przerwanych czerwoną flagą, brzmi 2. Trzecie pytanie. Ilu kierowców wygra wyścigi i w jakiej ilości? Moim zdaniem Lewis Hamilton wygra 12 wyścigów, 4 wygra Max Verstappen, 3 wygra Valtteri Bottas, 2 Sergio Perez, 1 Daniel Ricciardo i 1 zostawię dla kogoś zupełnie niespodziewanego. Może to być zarówno Fernando Alonso, jak i Sebastian Vettel, a może któreś z Ferrari? Ciężko mi powiedzieć. Czwarte pytanie. Ilu kierowców stanie na podium? Obydwa Mercedesy, obydwa Red Bulle i obydwa McLareny to są dla mnie pewniaki. Wierzę, że Leclerc stanie na podium, bo będzie wyciągać wszystko z tego bolidu, a może nawet trochę więcej. Fernando Alonso, Sebastian Vettel, mimo wszystko Lance Stroll i Carlos Sainz. Także odpowiedź na pytanie, ilu kierowców stanie na podium, brzmi 11. Piąte pytanie. Czy Yuki Tsunoda zdobędzie punkty przed własną publicznością? Przede wszystkim najpierw musi się odbyć Grand Prix Japonii. I wierzę, że się ono odbędzie. Wierzę też w samego Yukiego Tsunodę. Jest to bardzo utalentowany członek programu rozwoju Red Bulla i wierzę w niego. Obstawiam, że zajmie tak mniej więcej około 8-9 miejsca. Także odpowiedź na pytanie, czy Tsunoda zdobędzie punkty w Japonii, brzmi tak. Pytania dotyczące klasyfikacji kierowców. Pierwsze. Kto zostanie mistrzem świata i z jaką przewagą punktową? Mistrzem świata zostanie Lewis Hamilton i co do tego wątpliwości raczej nikt nie ma. Człowiek się łudził, że ciemnoskóry kierowca nie podpisze kontraktu z Mercedesem na ten rok, no ale jednak stało się. Z jaką przewagą punktową? Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Moim zdaniem to będzie podobna ilość jak w zeszłym sezonie, kiedy wynosiła ona w okolicach 130 punktów. Także odpowiedź na pytanie, kto zostanie mistrzem świata i z jaką przewagą punktową nad wicemistrzem brzmi? Lewis Hamilton z przewagą od 100 do 150 punktów. Drugie pytanie, top 5 kierowców. Moim zdaniem będzie dokładnie taka sama jak w zeszłym sezonie z jedną zasadniczą różnicą. To Verstappen będzie drugi, a Bottas trzeci. Różnica w zeszłym sezonie między tymi dwoma panami wyniosła 9 punktów na korzyść Fina. Moim zdaniem powiedzenie do 3 razy sztuka w tym przypadku się nie sprawdzi, ponieważ wierzę w Maxa. Ponadto z tegorocznych testów można wywnioskować, że silniki Hondy są mocniejsze, więc moim zdaniem Verstappen da radę wyprzedzić Bottasa. Także jakie będzie top 5? Pierwszy będzie Lewis, drugi będzie Max, trzeci będzie Valtteri, czwarty Sergio Perez i piąty Daniel Ricciardo. Trzecie pytanie. Kto zakończy sezon bez punktów? Na pewno to będzie ktoś z czwórki Nikita Mazepin, Mick Schumacher, George Russell i Nicolas Latifi. Generalnie mimo wszystko wierzę w to, że Russell się przełamie i zdobędzie chociaż jeden raz punkt. Ja wiem, musiałby być to szalony wyścig, ale wierzę w to, wierzę, że George wreszcie zdobędzie ten punkt w barwach Williamsa i mimo wszystko wierzę, że Haas też zdobędzie. Jaki to będzie kierowca? Raczej bym stawiał na Micka Schumachera, pomimo tego, że ma raczej niemrawe początki sezonu. W przypadku Latifiego zdecydowanie nie wierzę w to, że Kanadyjczyk zdobędzie punkty, mimo że w zeszłym roku kilkukrotnie zajmował 11 miejsce. Natomiast w przypadku Nikity Mazepina, no ciężko mi jest powiedzieć, co on może wyczynić. Także odpowiedź na pytanie, który kierowca zakończy sezon bez punktów, brzmi Nicolas Latifi i być może Nikita Mazepin. Pytania dotyczące klasyfikacji konstruktorów. Pierwsze. Ferrari będzie w top 4. Jest na to szansa.
Wierzę w to, że Ferrari jest szybsze. Nie pokazali nic szczególnego na testach, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Przypominam, że testy trwały tylko 3 dni. Ponadto kolegą zespołowym Charlesa Leclerca został Carlos Sainz, który moim zdaniem będzie wyciskał z tego bolidu więcej niż Vettel w 2020. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, kto jeździ w zespołach takich jak Alpine czy Aston Martin. W Alpine będzie jeździł Fernando Alonso, który powraca po kilku latach przerwy do Formuły 1 oraz Esteban Ocon, który w zeszłym roku przegrywał znacząco z Danielem Ricciardo. W Astonie natomiast jeżdżą Sebastian Vettel, który lata świetności ma dawno za sobą i zmienił zespół, oraz Lance Stroll, który jest sinusoidalny. Przy czym też trzeba zaznaczyć, że różnica między czwartym a szóstym zespołem będzie raczej nieduża. Także odpowiedź na pytanie, czy Ferrari znajdzie się w top 4, brzmi tak, ale z minimalną przewagą nad Alpine i Astonem Martinem. Drugie pytanie. Alpine i Aston Martin zdobędą po 200 punktów. Moim zdaniem nie ma na to szans, tym bardziej iż McLaren będzie mocniejszy, w Red Bullu obok Maxa Verstappena będzie jeździł Sergio Perez, który raczej zdobędzie więcej punktów niż Alex Albon w 2020. Ponadto Ferrari raczej się poprawi. Także odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Trzecie pytanie. Williams będzie przed Haasem. Williams odpuszcza ten sezon, o czym świadczy m.in. fakt, iż pierwszy dzień testów oddali Royowi Nissanemu. Natomiast w przypadku Haasa Günther Steiner powiedział, że nie będą rozwijać tego samochodu. Natomiast stawiam, że to jednak Haas będzie przed Williamsem, ponieważ mam takie wrażenie, że Haas ma jednak więcej szczęścia niż Williams. To może być taka sama sytuacja mniej więcej jak w 2020 roku, czyli że Haas zdobędzie 3 punkty, natomiast Williams zdobędzie albo 0, albo 1 punkt. Mimo wszystko wierzę, że Williams zdobędzie jednak punkt. Ale odpowiedź na pytanie, czy Williams będzie przed Haasem, brzmi nie. No i czwarte pytanie, top 10. Pierwsze będzie Mercedes, do tego nikt nie ma wątpliwości. Drugie będzie Red Bull, co do tego też nikt raczej nie powinien mieć wątpliwości. Trzeci będzie McLaren. Czwarte będzie Ferrari z minimalną przewagą nad Alpine. Szóste będzie Aston. Na pewnym siódmym miejscu będzie Alfa Tauri. Ósme będzie Alfa Romeo. Dziewiąty Haas i dziesiąty Williams. No i teraz ostatnia rzecz dotycząca pożegnań kierowców. Z jakimi kierowcami możemy się pożegnać? Moim zdaniem pożegnamy się z Estebanem Oconem i Antonio Giovinazzi. W przypadku Ocona on ma kontrakt ważny z Alpine do końca sezonu i jeżeli będzie odstał od Fernando Alonso, a jest na to szansa, no to nie zostanie w zespole. Mówi się, że w jego miejsce może wejść Pierre Gasly albo któryś z juniorów, co chociażby Guan Yu Zhou czy Oscar Piastri. Drugim moim typem do odejścia jest Antonio Giovinazzi. Antonio ma ważny kontrakt do końca tego roku, a ponadto Ferrari ma bardzo szeroką ławkę. Callum Ilott, Robert Schwarzman czy Marcus Armstrong. Oni są murowanymi faworytami do tego, żeby zająć miejsce Antonio na przyszły sezon. Co do Kimiego Räikkönena, nie chce mi się wierzyć w to, że Kimi odejdzie, bo wielokrotnie mówiło się, że Kimi odejdzie, a ostatecznie Kimi jednak zostawał. Owszem, kiedyś musi nastać ten dzień, w którym Kimi powie, że nie będzie się ścigał w Formule 1, ale raczej do tego w tym roku nie dojdzie. Trzeba też pamiętać, że za rok mamy zupełną rewolucję w F1 i być może Kimi się na to skusi. Więc może zakończy on karierę, ale raczej to będzie w sezonie 2022 albo nawet 2023. Tak więc to już wszystkie pytania. Takie są moje typy na ten rok. W razie jakichś wątpliwości wszystkie pytania znajdziecie się w opisie tego filmu. A na dzisiaj to wszystko. Jeżeli spodobał Wam się materiał, to subskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwonek, aby być na bieżąco. Zapraszam również na moją grupę na Facebooku Prosta Startowa. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!